No hej, witajcie. Dzisiaj filmik trochę z innej bajki. A o co chodzi? Chodzi o to, że dzisiaj jest pogoda deszczowa, zimno jest na dworze. Mówię, już pasowałoby uruchomić, bo ja garaż używam sobie na grzewnicą gazową. Gdzie pasowałoby, bo nie chodziła całe lato od zeszłej zimy. No i trochę ją ruszyć. No i o co chodzi? Iskrownik działa, zapalił się gaz, nowa butla z gazem pochodziła. 30 sekund odcinała dopływ gazu. Przede wszystkim zobaczcie, widzicie, ile tam jest wody po rogach. Ona jest pierwszy raz rozkręcana od kupna, mam ją 2 lata już. 2 zimy pochodziła. Tu też właśnie szmatę włożyłem, bo przecieram tą wodę, zaraz wam pokażę. Zobaczcie, ile tu się wody naskraplało. Wszystko mokre. Wiadomo, że z gazu idzie para wodna, jest dużo wody. No ale to powinni jakieś dziurki na dole porobić, jakieś odpływy albo coś. A to wszystko tu kisło się działo. No ale dobra, mniejsza o to. Pierwsze co mówię, tu mamy elektrozawór, on odcina dopływ gazu. No ale wszystko ok. Podłączyłem czujniki, to samo, wszystko to samo. Ale jeszcze pomyślałem, bo tutaj mam... Macie... sondę czy coś takiego, tutaj w kuchniach gazowych, w domowych. Odcina dopływ gazu, ten czujnik odcina dopływ gazu. Jak płomień się nie świeci, wiadomo, nie? No i to jest to samo. I tak, te dwa są od iskry, a ten właśnie jest ten czujnik, który leci kabelek od niego. To jest ten pod spodem. No i leci do tej płytki elektronicznej, odbiera sygnał. No i mimo wszystko, że palił się palnik, to on nie wykrywał tego, że się pali i odcinał dopływ gazu. I co zrobiłem? Zwykłym papierem przeczyściłem. Wyszorowałem go papierem ściernym i tak na krótko złożyłem ją i chodzi. Na grzewnica znowu chodzi. To tak pokazuje taki krótki filmik. Gdybyście mieli problem z podobną nagrzewnicą, to może być to właśnie, jak wam się zapala. Przez chwilę chodzi normalnie palnik, a później gaśnie. Dobra, teraz to jakoś złożę i pokażę wam, że wszystko działa, że jest ok. Mogłem wam pokazać też, jak nie działa. No ale nawet nie myślałem, że nagram taki filmik. Dobra, poczekajcie chwilę, poskładam to. No i dobra, widzicie, nagrzewnica działa. Ustawiona jest na 20 stopni. W garażu mam teraz 14. Widzicie? A przedtem wystarczyło, że kilka sekund zaraz gasnęła, odcinała dopływ gazu. A teraz sobie świetnie. Chcę wam pokazać jeszcze, jak przeskoczę o ten stopień. Nagrzewnica ma 15 kW. Powiem wam, że od 2 lat zeszła zima nie była taka ostra, ale jeszcze poprzednia była ostrzejsza i świetnie sobie daje radę całą zimę. Jeden plus jest taki w nagrzewnicy, że nie śmierdzi tak gaz jak przy innych takich tańszych nagrzewnicach, to wali ten gaz. Jeden minus, który mogę wam powiedzieć, to poszłem sobie do domu po kawę, ona sobie chodziła. Początkowo miała taką wadę, widzicie, stopień się podniósł. Początkowo miała taką wadę, że jak się nagrzała przykładowo do 20 stopni, czy tam do 15, przy wyłączeniu coś tam się na początku pieprzyło w niej, jak po prostu odcinała gaz, ale nie odcięła tak jakby zaworu. Wyłączała się, tylko nie odcinała tak jakby zaworu gazu. Wiatrak się wyłączał, a płomień cały czas świecił. No i uwierzcie mi, że jak przyszłem z tą kawą, dobrze, że przyszłem wcześniej, no i że stała na betonie, to ona była żółta, to cała się zjarała. Z wierzchu tutaj była rączka, to wszystko się stopiło, lakier się wszystko z wierzchu spaliło. I później to przeszło i teraz jak się wyłącza, to się odcina. Ale wtedy to nie wiem, co jej odwaliło, że właśnie wiatrak stanął, a wiadomo, jak wiatrak stanie, to ten płomień nie wylatuje z nim, tylko wpali się w środku. Pokażę wam, o co chodzi. Teraz zgaśnie. Teraz się wyłączyła, widzicie? O, i tam się świeci ten czujnik. A w tamtym momencie, co mi się zajerała, to wiatrak stanął, a płomień cały czas świecił. Nie odcięła dopływu gazu. I no, gdyby tak było to dłużej, ja to bym zjarał się razem z tą nagrzewnicą. Także lepiej sobie ją pilnować. Bo manualne, wiadomo, nie trzeba pilnować, bo trzeba samemu włączyć. Teraz wystarczy przystawić. Za chwilę się sama włączy.
Dobra, to taki krótki filmik. Jak widzicie, teraz już temperatura szybko rośnie. Ja tak sobie na 20 to już i tak jest nie do wytrzymania. Dobra, to w tym filmiku było na tyle. Chciałem wam pokazać, gdybyście, bo wiadomo, te nagrzewnice nie są aż takie drogie, ale potrafią wkurzyć. No wkurzyć, tak jak dzisiaj mówię, sprawdzę ją, mówię, co się stało, czy już ją szlak trafił, bo parę lat gwarancji, jak mówię, minęło, to już wystarczyło przeczyścić tam dyszę, ten czujnik. Dobra, to trzymajcie się. Jak macie jakieś pytania, to pytajcie. To na razie, hej.